Das Drama, czyli tak Sportbild przedstawia najnowszą kontuzję Marco Reusa. Wiemy już, że skrzydłowy Borussii Dortmund i jej najlepszy zawodnik w obecnym sezonie nie zagra do nowej rundy, a może i trochę dłużej. Kolejny raz odezwała się kostka, to już 7. kontuzja obu do jednej ze stóp niemieckiego piłkarza. Ominął go mundial, ominie go kilka najbliższych kolejek. Kolejny news, Lewandowski, Robben, czyżby najnowsza współpraca Bayernu Monachium kształtowała się i wpływała na wyniki drużyny Pepa Guardioli. Robben najpierw podał Lewandowskiemu i Lewandowski strzelił gola, to niesamowite, ale jeszcze lepiej wyglądała ich druga bramka, która rozpoczęła się już na własnej połowie. Świetnie przeprowadzili piłkę, jeszcze trochę się wmieszał Frank Ribery, ale jednak udało się Bayernowi strzelić gola dzięki asyście Lewandowskiemu i pięknej podcince Robbena. Stuttgart jest bez trenera, Wech zrezygnował po najnowszej porażce. No, drużyna VfB jest na dnie tabeli, traci już punktów coraz więcej, nawet do Borussii Dortmund, nawet do Werderu Brema, nawet do HSV. No i Roberto Di Matteo, który zwycięzcem z Wolfsburgiem kupił sobie trochę czasu o tym, jak włoski szkoleniowiec radzi sobie w Bundeslidze w pierwszych 7 kolejkach. Porozmawiamy zaraz w studiu. Zapraszam. Najlepsze, co spotkało Bundesligę od czasu zatrudnienia w Bayernie Guardioli. Tak Sportbild przedstawiał Roberto Di Matteo prawie 2 miesiące temu. Jak uważacie, czy po 7 meczach, gdzie wygrał 4 u siebie i 3 razy przegrało jego Schalke na wyjeździe, można mówić o tym, że jest on takim rozczarowaniem, albo może został przedstawiony jako cudotwórca, kiedy tak naprawdę jedyny cud, jaki się dokonał, miał miejsce w Londynie, czy też raczej w Monachium, i raczej nie należy oczekiwać kolejnych w Gelsenkirchen. Na pewno jest fajnie, jak ktoś ci przygotuje drużynę, tak jak Diasz Boasz, a ty przyjdziesz i po prostu jesteś mniej wkurzający niż on i piłkarze się lubią, tak? Wtedy ci idzie łatwiej. No ale w Schalke to tak właśnie było. Drużyna od początku sezonu wkurzała niemiłosiernie własnych kibiców, no, i teraz jak oni wygrali z Wolfsburgiem, mimo tego, że prowadzili po 25 minutach 3-0, to w końcówce modlili się, żeby Lord Bender nie strzelił żadnego gola, chociaż sytuacje były. I jak już w ogóle ten ostatni gwizdek poszedł w spotkaniu, to speaker stadionowy aus, 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 cieszył się, kibice również radość, a to przecież tylko ledwo udało im się dogonić czołówkę. No tak, ale zakładając, że Borussia Dortmund, która teraz jest przedostatnia, tak? Jednak się podniesie, to z Wolfsburgiem będą pewnie rywalizować o któreś wolne miejsce w Lidze Mistrzów. Wolfsburg rewelacja sezonu, więc w sumie się nie dziwię. O Di Matteo słyszałem, że on był tak rekomendowany mocno przez Joachima Lewa, który jest bardzo z nim zaprzyjaźniony, mówi o nim Robi i generalnie jak grali razem, to Di Matteo był jego grającym trenerem i od tego czasu jakoś tak się promują nawzajem. Ja też liczyłem na to, że on stworzy w Schalke nową rzeczywistość, tak? Że to będzie szło szybciej, no ale myślę, że dla nich teraz to jest kwestia ograniczenia strat do przerwy, a przerwy do szczęścia. On tworzy nową rzeczywistość, bo postawił na grę defensywną, kiedy od Schalke i od takich zawodników, jakich ma do dyspozycji, Huntelara czy Choupo Mottinga, Draxlera, który teraz jest kontuzjowany, oczekuje się ofensywnej gry. Natomiast on postawił na defensywę, powiedział od początku, że najpierw budujemy kondycję, potem defensywę, a potem będziemy myśleć, co dalej. W meczu z Wolfsburgiem jego zespół zagrał z trójką środkowych obrońców. Tak w ogóle to ta defensywa jest swoją drogą bardzo kiepska, bo i te bramki stracone w sobotę trafiają na konto środkowych obrońców, a też pozwalają na najwięcej strzałów swoim przeciwnikom w całej lidze. No to trochę nie świadczy. Matthäus i Berthold mówili o tym, że krytykując Schalke, mówili o tym, że ani nie grają lepiej niż za czasów poprzednika Di Matteo, ani też, ale też za bardzo skupiają się na defensywie. Michał, odpowiadając na twoje pytanie, czy Di Matteo jest rozczarowaniem, czy cudotwórcą, wydaje mi się, że ani tym, ani tym. No, prawda klasycznie leży gdzieś po środku i trzeba po prostu na to poczekać. On rozegrał 7 spotkań i teraz nie można go rozliczać. Pytanie, czy on będzie tym drugą najlepszą rzeczą po zatrudnieniu Guardioli, jest... Znaczy, odpowiedzią na to pytanie będzie to, czy Di Matteo potrafi wprowadzić jakąś nową jakość w Schalke. Coś tak jak Guardiola, jak przychodził do Bundesligi, to wprowadzał zupełnie nowy system, tak? Przeniesiony z Hiszpanii, system, którym nikt w Niemczech nie grał. Czy Di Matteo będzie coś takiego w stanie zrobić w Schalke? No, ja szczerze wątpię, jak go pamiętam z czasów Chelsea, no to... Na razie ich grzebał w okolicy strefy spadkowej, nikt to wyznaczy. Dobra, to jeszcze szybko pytanie o Reusa. Mam taką fajną grafikę znalezioną na Twitterze. To są jego kontuzje z ostatnich 3 sezonów, 7 kontuzji. Kostki strasznie, on już powinien w gipsie mieć obydwie kostki. I takie pytanie do Was, czy to, że on do stycznia... Nie mógłby. Może w lotach też nie, bo tam się spada z trochę wyższej wysokości. No i pytanie do Was, czy to, że wypadł na kilka miesięcy, znowu oznacza, że jego utrzymanie w Dortmundzie będzie łatwiejsze, właśnie przez to, że no, robi się kolejny zawodnik ze szkła. Nie. Raczej nie, bo jak patrząc na cenę, tam będzie właśnie 50 euro per dziura, to jest naprawdę niewiele jak na zawodnika takiego pokroju i warto zaryzykować, nawet jeżeli te kontuzje tam gdzieś będą za nim chodzić. Tak, mogą go kupić tak jak Barcelona Vermaelena. I on tam trenuje, znowu łapie następne kontuzje i raportują, że... Tak, a różnica w jakości minimalna jest. Pojawiły się swoją drogą doniesienia, że Vermaelen miałby zostać wypożyczony do Arsenalu, co dosyć mnie rozbawiło. Najlepiej do Manchesteru. No właśnie. Natomiast... Manchester też podobno się interesuje, ale nie wiem tego sobie. Wszyscy doskonale znają wartość Reuysa i wydaje mi się, że to, że on jest teraz kontuzjowany, nie ma specjalnego znaczenia, a takiego zawodnika, tak jak Łukasz powiedział, warto brać za 25 milionów. To kończąc, no, jedynym bardziej popularnym Niemcem na Wyspach od Reuysa, biorąc pod uwagę rozrywanie, jest Jurgen Klopp. A Team Wiese? Team Wiese? No rozrywanym to już może na ring. To zakończmy cytatem. O Bayernie wstępie. To zakończmy cytatem. Nie brałem sterydów. Moje mięśnie mają łatwość rozrastania się. Jem 5000 kalorii dziennie. Wrestling trochę się różni od futbolu. Zawodnicy są bardziej natłuszczeni. Kim?